różowe okulary to kawiarnia dla dużych i małych, która powstała z inspiracji, czerpię podczas zajęć z dziećmi, ponieważ jestem psychopedagogiem kreatywności i prowadziłam już bardzo dawno zajęć dla małych i troszkę większych dzieci. I postanowiłam stworzyć miejsce, w którym będzie można działać twórczo, w którym będzie można się spotykać troszkę inaczej w innych miejscach skierowanych do rodziców, gdzie są warsztaty. Ponieważ tam często było tak, że rodzice siedzieli w kolejce, czekali po odbiór swojego dziecka z warsztatów, a nie mieli okazji porozmawiać i żyć bardziej w społeczności rodziców. A tutaj jest to po prostu miejsce spotkań i warsztatów dla dużych i małych. Realizujemy warsztaty tak naprawdę dla dzieci już od 6 miesięcy można uczestniczyć w zajęciach, zabawiankach tak zwanych. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, muzyczno-sensoryczne, podczas których śpiewamy, tańczymy. Są zajęcia dla dwulatków, również muzyczne, są zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku. Można też przyjść pograć w gry planszowe. Każdy znajdzie tak naprawdę coś dla siebie. Czy na tym rynku wokół kawiarni w Łodzi jest duża konkurencja, czy raczej to jest rynek rozwijający się? Łódź jest rynkiem rozwijającym się pod względem klubu kawiarni. Powstaje ich coraz więcej. Natomiast nasza kawiarnia wyróżnia się troszkę spośród innych tego typu miejsc, ponieważ mamy wiele pomysłów na kreatywny rozwój dzieci i mamy w tym polu duże doświadczenie. Dlatego mamy u nas ściany, które można kolorować, można układać na nich magnesy. Staramy się nie dawać dzieciom prostych zabawek, które mają w domu, tylko chcemy pobudzić ich wyobraźnię i tym wyróżniamy się na rynku. No powstaje tych miejsc coraz więcej, ponieważ myślę, że jest po prostu taka potrzeba wśród rodziców. Państwo przyjdą też do rodziców jakieś zajęcia, czy już one się odbywają? Organizujemy wiele zajęć również dla rodziców. Robimy spotkania ze specjalistami. Odbyło się już parę spotkań. Były spotkanie z dietetykiem, było spotkanie z logopedą i planujemy jeszcze wielu specjalistów zaprosić do naszej kawiarni, ponieważ rodzice często mają wiele pytań, które by chcieli zadać, a w przyjemnej atmosferze kawiarni jest łatwiej czasem zapytać o sprawy, które ich notują. We wrześniu planujemy także tydzień bliskości, który będzie skupiał się na tematach związanych z rodzicielstwem, bliskości, znoszeniem dzieci w ustach, z eko, wychowaniem. Tematach, które są dzisiaj bardzo popularne i w których rodzice też chcieliby na pewno zyskać nową wiedzę. Czy najczęściej odwiedza Państwo klub kawiarni? No, wiadomo, rodzice, tak? No, pewnie częściej, tak mi się przynajmniej wydaje, częściej mamy niż ojcowie, czy to jednak jest wypośrodkowane? To nas wpadają tak naprawdę na kawę często młodzi ludzie z okolicy. Wpadają starsze panie, które tutaj mówią, że kiedyś za dawnych czasów można było napić na zachodniej kawę i te czasy wracają i mi się przypominają, że zjadają jakieś ciasto i przychodzą po prostu popróbować. Często przychodzą młode mamy, które po prostu potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, kiedy siedzą w domu z dzieckiem. Tak naprawdę przychodzą i duzi, i mali. Mamy klientów praktycznie już od niemowlęctwa, ponieważ jest u nas są u nas specjalne warunki dla mam z małymi dziećmi, można jest przewijać, są wszystkie podstawowe sprzęty, które są potrzebne tym mamom. Taka typowa rodzina z małym dzieckiem, czy z dwójką moich dzieci, jeżeli chce do Państwa przyjść, to jaką kwotę powinna przygotować, mniej więcej, to zależy, to też, jeżeli chce, żeby dzieci wzięły udział w warsztatach, a sami być może też, albo tylko na kawę. Kształtują się mniej więcej od 20 do 30 zł. To też zależy od warsztatu. Czasem organizujemy imprezy bezpłatne tylko dla klientów naszej kawiarni. Czyli wystarczy zamówić jakieś ciasto lub kawę i można brać udział w warsztatach. Organizujemy to dość często. Jeśli rodzina wybiera się do naszej kawiarni, to myślę, że jest to około 20, maksymalnie 30 zł, które musieliby wydać się.